Dzień dobry albo dobry wieczór. 9 sierpnia, poniedziałek. Pozdrawiam was słowami najpierw z Księgi Izajasza z 11 rozdziału 2 wiersza. Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I z Ewangelii Łukasza z 20 rozdziału 26 wiersza. Nie zdołali Jezusa złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli. Te dwa krótkie teksty każą nam się zastanowić nad tym, czym jest mądrość. Prorok Izajasz mówi o tym, że na tym wybranym spocznie duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Natomiast w Ewangelii Łukasza czytamy o Jezusie, który umie w niesamowity sposób postępować z ludźmi i ciężko go złapać na słowach, które byłyby nieodpowiednie. Natomiast pytania, jakie zadaje, każą absolutnie zamilknąć i zastanowić się nad tym, czym jest nasze życie. I tak sobie myślę, że bardzo często nasza mądrość wynika z takich samolubnych pobudek. Chcemy się naszą mądrością poszczycić, chcemy ją pokazać, chcemy, żeby inni nas docenili. Natomiast mądrość Jezusa, czy też mądrość, która szerzej chrześcijańska, to mądrość, która umie milczeć wtedy, kiedy milczeć trzeba. To mądrość, która zadaje ciekawsze pytania, dokładniejsze pytania i które bardzo często, o dziwo, nie musi słyszeć odpowiedzi. I tak sobie myślę, że fajnie by było, gdybyśmy my wszyscy mniej mówili czasami, więcej słuchali, szybciej szukali dobrych pytań niż odpowiedzi, które bardzo często do niczego nas dobrego nie doprowadzą. Szukajmy dobrych pytań. Uczmy się słuchać tych, którzy są obok nas, ale przede wszystkim Boga, który w Piśmie Świętym zadaje nam bardzo konkretne pytania, który każe nam naszą mądrością absolutnie się nie szczycić, ale naprawdę szukać jej każdego dnia. Tego i wam, i sobie na dzień dzisiejszy życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.